Wideoblog błyskawiczny, odcinek drugi. Witamy Państwa serdecznie w drugim odcinku. Pierwszy zakończył się niebywałym sukcesem od razu wizyty w zakładach pracy, też u człowieka, który oszukał biologię, czyli Łukasz gościł Krzysztofa Ibisza. Jak tam, Łukasz, było? No, powiem Ci, że bardzo, bardzo sympatycznie. Krzysztof mi rozpisał dietę na najbliższe dni, także wiadomo, racjonalne żywienie, 5 posiłków dziennie. Ale muszę Ci powiedzieć, że co innego mnie zmartwiło, jeśli chodzi o to, że prowadzimy wideobloga. Trzeba zacząć czytać książki. Ja właśnie ostatnio zacząłem i sobie wypisałem taki cytat z książki Tor, historia niemieckiego futbolu, że futbol to angielska zaraza. Jeśli ktoś chce wyrazić pogardę, kopie rzecz, której nienawidzi. Angielski, analny, wstrętny, absurdalny, brzydki i zboczony. Tak się kiedyś pisało o piłce nożnej. Zwłaszcza ta część, że jeśli ktoś chce wyrazić swoją pogardę, kopie rzecz, której nienawidzi, mnie zainteresowała, bo sobie przypomniałem, że Wojciech Szczęsny to musi strasznie nienawidzić kolarstwa. Tak, teraz Łukasz, nie było Cię przez kilka dni w Polsce, gościłeś w słonecznej Sewilli. A już nie przesadzajmy. Pogoda się zepsuła, mówi Grzesiek Krychowiak, było 21 stopni. Magda, 21 stopni, ale w tym czasie troszeczkę rzeczy się u nas wydarzyło. Między innymi 18 urodziny obchodziła Ewa Pająk, z którą można się umówić na randkę. Na legalu. Na legalu na randkę, chociaż podobno kolejka piłkarzy już się tam do niej ustawia, ale też duży format opublikował ranking 20 najbardziej wpływowych nastolatków, w którym znajdujemy zarówno Ewę Pająk, jak i Dawida Kownackiego, ale mnie zainteresowała też jeszcze jedna postać. Wiesz, kto to jest? Kim są, może inaczej zapytam, kwiatonatorsi? Jeszcze raz? Kim są kwiatonatorsi? Nie mam pojęcia. Ja też nie wiedziałem, ale teraz już wiem, że to są fanki Dawida Kwiatkowskiego i tutaj też wiem, że dziennikarze dużego formatu chcieli skontaktować się z Dawidem, ale jego menedżer powiedział, tutaj jest cytat, on jest numerem jeden w Polsce, nie wiem, czy chce pokazywać Dawida bez miejsc wśród innych nastolatków. Skąd mam mieć pewność, że na waszej liście nie ma kogoś, kogo sąsiedztwo byłoby dla nas obciachem? I tak się zastanawiam, czy dla Dawida Kownackiego Ewy Pająk nie jest obciachem, że sąsiadują w takim rankingu z Dawidem Kwiatkowskim. Jakby powiedział, a ja sobie muszę sam oddawać głos, jakby powiedział Marcin Daniec, tam takie wiaderko z wodą sodową się już odkręciło i ta woda sodowa płynie. Jako nastolatek z Polski, powiedziałeś o Grześku Krychowiaku, on wyjechał jako nastolatek z Polski w wieku 16 lat do Francji, a my go ostatnio odwiedziliśmy w Sewilli. I powiem Ci, dowiedzieliśmy się ciekawej rzeczy, mianowicie takiej, że nagle stał się jakby beneficjentem, a w zasadzie dobrodziejem drużyny Paris Saint-Germain. Znaczy, no nie ukrywam, że wcześniej miałem elektryczny, bardzo ekologiczny, piękny samochód, ale w momencie, jak już wysłałem kontrakt z Sewillą i stwierdziłem, że PSG może nawet wygrywać z każdym i ligę osiągnąć, więc stwierdziłem, że teraz mogę się dokładać do interesu i mi to nie przeszkadza. Grzegorz Krychowiak to chłopak wychowany w systemie francuskim, ale muszę Ci zwrócić uwagę na naszą młodzież, która widzę, że szybciej dojrzewa. Ostatnio widzieliśmy dość osobliwą cieszynkę w centralnej lidze juniorów podczas meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków. To kto jest ojciec w takim razie? No tutaj Jacek Magiera wzorcem José Mourinho. José Mourinho ściągnął presję z piłkarzy i wziął to dziecko na siebie. To dobre, to dobre. Ty, oddajesz mi teraz głos? Tak. No to wreszcie. No Kuba się musi nauczyć, że to trzeba naciskać i naciskać. Brakuje automatyzmów. Dobra, teraz ja mam głos. I chciałem powiedzieć jedną rzecz, ponieważ przygotowujemy się do ciekawej gali na 95-lecie Polskiego Związku Piłki Nożnej. No jakby mamy taką subiektywną historię polskiej piłki i bardzo mi utkwiła w pamięci historia Gerarda Cieślika, człowieka, który był bohaterem meczu ze Związkiem Radzieckim, który go do tak, że kapitan w przerwie nam obiecał, że jak wygramy, to dostaniemy po 500 zł premii. I niedługo czekamy, bo do dziś czekamy. Mówił świętej pamięci Gerard Cieślik w 2008 roku. Także troszeczkę poczekali. A może czelem zwiedniasz się do tego. raczej tak. Natomiast jedna ciekawa rzecz mi się też rzuciła w oczy. Pierwszy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Edward Cetnarowski. Proszę zobaczyć. Tak wygląda Edward Cetnarowski. I kogo Ci przypomina? Edward Cetnarowski. No niech zgadnę. Taram. Wojciecha Mana. Wojciecha Mana, no jest identyczny. Edward Cetnarowski, pierwszy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, wzięty ginekolog, taki korpulentny, jowialny jegomość, no mógłby być dzisiaj pewnie całkiem niezłym radiowcem. A ostatecznie nie oddałeś tego głosu, no ale mówiłem. Teraz w zasadzie chyba się trzeba
pożegnać? Jakiś tak, sucharek na koniec? Ja już nie mam ciekawego do powiedzenia. Wystrzelałem się sucharków w poprzednim odcinku, dlatego zostawiam teraz tobie tę. To ja tylko taki sucharek trochę nie piłkarski, choć może piłkarski, jeśli zważymy na fakt, że piłkarze dużo latają samolotami. Jak nazywa się permanentny strach przed lataniem? Nie mam pojęcia. Boeing. A na koniec jeszcze groźba dla wszystkich dziewczyn, które oglądają nasz wideoblog na YouTubie. Daj suba, bo... będziesz gruba. Dokładnie. Nie macie wyjścia.